Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Lex Czarnek jest o tym, aby zabronić uczniom samodzielnie myśleć. Wy chcecie po prostu dyktować im, jak mają myśleć. Chcecie wykluczyć nauczycieli i rodziców zdecydowania o tym, czego mają i mogą uczyć się ich dzieci. Chcecie, aby robił to minister Czarnek, który zamiast walczyć o mądrą szkołę, walczy z nauką, walczy z wiedzą i walczy z wolnością. O polskiej szkole mają decydować tacy ludzie jak pani kurator Nowak, prawa ręka ministra Czarnka, która opowiada bzdury o szkodliwości szczepień, zastraszała nauczycieli, a przed Dniem Wszystkich Świętych namawiała do zapraszania zmarłych do domów i na ulicę, by oczyścili je z niewoli ekologizmów. Taka ma być polska szkoła? Czy wy jesteście normalni? Wy chcecie, aby polska szkoła była zacofana, średniowieczna jak Ciemnogród. I chcę zapytać was, jak to jest, że zadajecie takie pytania z kuratoriów dzieciom? Pośle. Czego Dziękuję, obawiasz się w życiu najbardziej? Pani Pana Boga? Agnieszka czy to Hanajczyk, jest jeszcze Koalicja Obywatelska? Pani poseł Agnieszka Hanajczyk.